Cześć, witajcie w pierwszym odcinku poradnika w Terrarii. Dzisiaj bardziej zaawansowana rzecz, bo nie będziemy szli tak od początku. Będzie ten oto miecz Excalibur. Zadaje 54 ataku damage'a. Tak właśnie wygląda, kiedy wypadnie. Żeby go skraftować, pokażę wam tutaj, bo nie chcę mi się cheatować rzeczy. Tak, przestań. Potrzebujemy tak: Cobalt Sword, Mithril Sword i Adamantite Sword. I Soul of Might. Soul of Might dostajemy z opancerzonej dżdżownicy, czyli jak ona się nazywała, Skadrylu? Oto cię tu mam. Destroyer. Jest to opancerzona dżdżownica, którą zabijemy tylko na trybie hardcore. Te miecze tak samo dostaniemy tylko na tryb po pokonaniu bossa Wall of Flesh. Co ty, Skadryl, na to, żeby w następnym odcinku zająć się Wall of Flashem? Jego specyfice i tak dalej. Co 59? Ja mam 54. No tak, ja mam legendarny. A. 63. A, mam legendary Adamantite Sword. I 59. Tak wygląda ten Adamantite Sword. A tak wygląda Excalibur. Także. Gdzie go można skraftować? Dobra, w piecu albo w kowadle. W kowadle chyba. Tylko nie wiem, z czego musi być to kowadło. Z kadryl gadaj, z czego musi być to kowadło. Metrimu. A. Czyli z średniego klocka tego. Także komentujcie, czy chcecie następne poradniki. I tak zaraz kręcimy następny. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku będzie Wall of Flash, dobra? Dobra. Także cześć.